pojedynki dla młodzieży w Skierniewicach, dwie kotłownie, jak gonili hitlerowca, to mu opadały spodnie. No właśnie, ciągle jeżdżę w Górę Tucholskie albo na Mierzeję Wiślaną, no więc trochę złamiemy to monotonię i dzisiaj jadę do Skierniewic. Do końca po co ja tam jadę, to nie wiem, bo tak naprawdę jest to jedna wielka niewiadoma, jest to akcja eksploracyjna, która nie jest mojego autorstwa. Co to można znaleźć? Nie wiem, na pewno będzie taplanie się w błotku. Więc wy za chwilę się dowiecie, co mnie tam czeka. Ja się dowiem za 2 godziny, jak tam dojadę. To do zobaczenia. O, wszystko wskazuje na to, że jesteśmy w Skierniewicach. Teraz szukać Muzeum Historii Skierniewic. Jestem ciekaw, co mi przygotowali Muzeum Historii Skierniewic, ponieważ to jest teren zarówno walk podczas I wojny światowej, ale także w 1939 roku teren przebijania się oddziałów Armii Łódź. A potem w 1945 roku ogólne spieprzanie Niemców przed atakującą Armią Czerwoną, która przełamała linię Wisły. Także może będzie wszystkiego po trochu, kto wie, a może nie będzie nic. Jadę zupełnie w ciemno. Witam cię serdecznie i zapraszam cię. Podejdźmy, pokażmy jedną bardzo ważną rzecz i troszeczkę uchylmy rąbka tajemnicy. Po co i dlaczego cię tutaj ściągnęliśmy z tak daleka? Przejdziemy też linearnie po naszym muzeum. Muzeum Historycznym Skierniewic imienia Jana Olszewskiego. Dziś pierwszą wojną się nie zajmujemy, chociaż też na pewno będziemy cię chcieli ściągnąć. Zajmiemy się dzisiaj 30. Poleską Dywizją Piechoty, dlatego że biła się pod Jeżowem i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Teraz tu pokażemy wam, zobaczcie, fragment munduru i od tego się wszystko zaczęło. Fragment munduru, gdzie jest pieczątka 84. Pułk Piechoty, znaleziona na strychu. 30. Poleska Dywizja Piechoty przechodziła przez Skierniewice. Te ładownice, które tutaj widzicie, również pochodzą z 84. Pułku Piechoty, ale ta pieczątka jest po prostu tak wymowna, że nie mogło jej zabraknąć tutaj na wystawie stałej w muzeum. Ten chlebaczek, który tam widzicie, również pochodzi z 84. Pułku Piechoty. Znaleźliśmy to wszystko na strychu. Te ładownice też pochodzą właśnie z 84. Pułku Piechoty. A swego czasu poznaliśmy kaprala Józefa Głowackiego, bo w takim stopniu służył w 84. Pułku Piechoty. Mieszkał w Piotrkowie Trybunalskim, jeździliśmy do niego, nagrywaliśmy z nim dokumentację historyczną nakręciliśmy. I tak naprawdę to on zaszczepił w nas tą historię i chęć badania już definitywną pola bitwy pod Jeżowem. Jedziemy. To co, już wiemy, jedziemy pod Jeżów. Dobra, słuchajcie, była nazwa Jeżów padła, jak zapewne słyszeliście, tak, idziemy pod Jeżów. Co tam się działo? Żeby wam to przybliżyć, jadąc tam do celu, bo mamy jakieś pół godziny tutaj ze Skierniewic, to muszę zacząć od początku. 84. Pułk Piechoty, o którym też była mowa, wchodził w skład 30. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. A 30. Dywizja Piechoty Wojska Polskiego wchodziła w skład Armii Łódź. Tak, kochani, o Armii Łódź się dosyć mało mówi, ponieważ każdy zwracał uwagę na Armię Poznań albo na Armię Kraków. A Armia Łódź była pomiędzy nimi. Miała bronić pozycji nad Wartą. Tam mieli się bronić, rzeczywiście się bronili. Bronili się tak mniej więcej do 4 września 1939 roku, po czym no, napór niemiecki, przeważające siły i tak dalej, no trzeba było się wycofywać, odskakiwać. Armia Łódź w tamtym momencie znalazła już się w niezłej obierzy, ponieważ kiedy zaczęła się wycofywać z tych pozycji obronnych, Armia Kraków i Armia Poznań już odskoczyły. Więc Armia Łódź dostała się w kleszcze pomiędzy 8 i 10 Armię Niemiecką. I w tej sytuacji około 8 września
Armia Łódź przemieściła się właśnie na zachód od Skierniewic. I tam podjęto decyzję o przebijaniu się na Warszawę. Natomiast był problem. Ponieważ 30. Dywizja Piechoty, która miała iść całą armią w stronę na Warszawę, została odcięta przez oddziały niemieckiej 18. Dywizji Piechoty, która zajęła miejscowość Jeżów, odcinając drogę po prostu odwrotu na wschód w stronę Warszawy. I dlatego też właśnie w okolicach Jeżowa jest taka miejscowość, nazywa się Przyłęk Duży. I w tej właśnie miejscowości, pod tą miejscowością w lesie, stanęła 30. Dywizja Piechoty, która była już naprawdę mocno zniszczona tymi szczególnie walkami odwrotowymi przez te kilka dni odwrotu, nękana przez lotnictwo niemieckie, szczypana przez Niemców. Ta dywizja już nie była taką pełnowartościową dywizją piechoty. W skład tej dywizji wchodził właśnie 84. Pułk Piechoty. I kiedy 30. Dywizja podjęła decyzję, żeby 9 września około godziny 10 zacząć przebijać się przez pozycje niemieckie, bo jak już mówiłem, ten Jeżów był zajęty i Niemcy zagradzali nam drogę odwrotu na Warszawę, w straży tylnej tej dywizji, czyli na samym szarym końcu, stał właśnie 84. Pułk Piechoty, który miał zamykać pochód tego odwrotu. I zobaczcie, odwrót jest przerąbany, tak? Przebijanie takie się przez wroga. A najgorzej mają ci ostatni. Ostatnich zawsze gryzą psy. I tutaj właśnie był 84. Pułk Piechoty, a na samym końcu tego 84. Pułku Piechoty, w tej kolejności przebijania się, stała kompania podporucznika Drzewnieckiego. Oni mieli najbardziej przerąbane. I właśnie pojedziemy dokładnie w to miejsce, gdzie stała kompania podporucznika Drzewnieckiego, która zamykała pochód 84. Pułku Piechoty, który z kolei zamykał pochód 30. Dywizji Piechoty z Armii Łódź, która miała przebić się przez niemieckie pozycje. I właśnie na ten szary koniec tego odwrotu pojedziemy. Tam, gdzie walczy 84. Pułk Piechoty, a dokładnie kompania podporucznika Drzewnieckiego, na szary koniec. Tam poniesiono najcięższe straty. I myślę, że chłopaki już tam na miejscu opowiedzą wam, jak to przebijanie się odbywało, co tam się wydarzyło dokładnie w tym miejscu, w które teraz jedziemy. Jest dobrze, jest las. Tak, i to, co widzieliście na horyzoncie, to jest właśnie las, w którym będziemy szukać. Ten las, w którym stał 84. Pułk Piechoty dnia 9 września 1939 roku. Już chyba dojeżdżamy w punkt zbiórki. Tutaj jak ten las, tutaj zapasowa kompania poszła w las, oczywiście, bo ona była znaczy kompania tylko pluton, czyli tej kompanii. Poszła dodatkowo tutaj w las i rzeczywiście tutaj ta walka miała miejsce. Niemcy tutaj, z tego co już wiemy, bo jak tu już każdą wózkę sobie opisujemy, to Niemcy przekroczyli tą drogę. Na pewno tutaj doszło do walki, tutaj doszło do walki. Mieszają się tutaj wózki, tak? Co ciekawe, wtedy jak ostatnio byliśmy tutaj, penetrowaliśmy ten teren i tutaj, rozumiecie, wyciągnęliśmy mnóstwo kapsli polmos. Ogólnie polmos, wiecie o co chodzi. No i teraz co? Wszędzie tutaj polmos i co się stało? Tutaj stanowisko za tymi kamieniami. Kamień duży, wątpię, że był przesunięty od tamtego, no, 39 roku. Tak. One sobie stoją, tak samo jak i tam, przy tamtym lesie, one sobie stoją. I wyobraźcie sobie, tutaj jeden żołnierz polskich miał swoje stanowisko, a tutaj jeden oficer strzelał z Wisa. Bo pod tymi kapslami wyszły nam po prostu wózki od Wisa, nie? Później to wszystko sobie posprawdzałem. Więc jak to wszystko nanosimy na mapę, to nam się robi po prostu pole bitwy, nie? I jest fajna sprawa. Więcej się możemy dowiedzieć. Tutaj sprzątaliśmy ten teren przy drodze, rozumiesz? I antyzapiaszcza tam wyszedł, wiesz? Piękna sprawa, wiesz? Pomiędzy tymi kapselkami, rozumiesz? Tutaj spędziliśmy cały Boży dzień i po prostu no taki wynik. Ja uważam, że rewelacja. A tu jest tak zwany, oni mówili, tutaj nazywali to lasem kiełbasa. My jesteśmy tutaj. Tutaj na tej lesie, jest na tym lesie. Tu jest uroczysko Górki, a tutaj jest ten właśnie las kiełbasa, nie? Tak, tu jest tak zwana szeroka droga przecinająca ten las. Którą żeśmy przyjechali. Dokładnie tak. Tutaj w lewo. Teraz tak, tutaj swoje pozycje tutaj miał 83. Pułk Piechoty. Tutaj ten teren 80,
czwarty pułk piechoty. Tu, stąd atakował 82 pułk piechoty. Atakował na folwark Krosnowe, a dalej później na słupie. Słupia była newralgicznym skrzyżowaniem, dlatego że Niemcy, gdyby tam się umocnili, to całkowicie by odcięli drogę 30. Poleskiej Dywizji Piechoty na Skierniewice i dalej później na Modlin i Warszawę. To skrzyżowanie, które już tak narysuję, było w tym kierunku, w lewą stronę, prowadziło na Lipce Rejmontowskie, a tu w prawo na Skierniewice. Oczywiście 83. Pułk Piechoty, zwłaszcza tutaj 6. Kompania, zaatakowała 9 września takim okraczkiem delikatnie po tej szosie w kierunku na Jeżów. Tu atakowała 3. Kompania z 83. Pułku Piechoty i tu atakowała 4. Kompania. Tu również 83. Pułk Piechoty wykonał atak na Mikulin. Tam dalej troszeczkę jest Mikulin. Mikulin. Mikulin też jest newralgicznym elementem tej całej układanki, dlatego że Mikulinem można było przejechać dalej i wycofać się na Skierniewice. To były dwa niezbędne kierunki wykonania natarcia, które trzeba było w ogóle podjąć tą decyzję bardzo szybko. Dywizja tutaj miała odpoczywać 9 września do godziny 13:00, ale już rano czołówki polskie, które powiedzmy były sobie gdzieś tutaj rozmieszczone, informują, że na trasie z Brzezin do Jeżowa, tutaj się poruszają Niemcy i tutaj z Jeżowa na słupie i folwark Krosnowa już są Niemcy. Czyli co? Czyli mamy już 30. Poleską Dywizję w kotle. Generał Cechak, jak zobaczył i rozpoznał tę całą sytuację, albo zapoznał się z tą samą sytuacją, powiedział: niezwłocznie atakujemy. I rozpoczęła się bitwa 9 września 1939 roku i dlatego tu właśnie jesteśmy i szukamy tych naszych okruchów historii. Będąc już tutaj, prowadząc już poszukiwania od ponad półtora roku, rozpoznaliśmy się po całym tym nadleśnictwie, lesie i tak, tutaj wychodzą elementy wojskowe, jak i też oznaczenia, orzełki, czyli wygląda na to, że jak tu jest linia kolejowa, żołnierze wycofywali się duktami i przechodzili poszczególne dukty do tego lasu i tutaj się koncentrowali. Również mogli oczywiście, bo i też w Przyłęku był sztab w pierwszym okresie przed bitwą, ale żołnierze przechodzili duktami i koncentrowali się tu. Zresztą tą historię opowiedział nam właśnie Józef Stajuda. Józef Stajuda ma obecnie 100 lat i jest świadkiem bitwy pod Przyłękiem. Dzień dobry, panie Józefie! Dzień dobry! Jaźdrówko! A pamięta pan pochówek tych żołnierzy? No jak to nie pamiętam, a ja tu też byłem. No. Jak to wyglądało? Sami ludzie z siebie, że tak się wyrażę, zebrali się i tych żołnierzy chowali? Porobiły sobie takie nosze tutaj z drzewa, dwa sztyry, dwa kije takie grubsze jak ręka, żeby się nie złamały. I tu poprzybijały gwoździami takie prądki, cztery, jak żeby nie tego, na to kładły żołnierza i donosiły do żwirówki. Do żwirówki, do tamtej żwirówki w środku lasu. Tak, tutaj do tego, no co pan tutaj znalazł, te hełmy i tak dalej, no. To właśnie dzięki pana Józefa te hełmy, co były, to one, przecież tu żołnierze leżały z hełmami. Tu nikt im nie zdejmał, nic nie robił, tylko tam jak chowały, to był człowiek z notesta już taką zeszytem. Nie wiem skąd i kto to był, bo nie znam. Nie wiem, zdaje się, że z gminy, czy jak, no nie wiem.
i spieszywał ich, bo one tam brały te, co miały na naszyjniku. Nieśmiertelniki, tak, nieśmiertelniki, tak. Tak, to kładły im tam w usta, połowę, a połowę zabierały. O. No to hełmy zdejmowały widocznie. Właśnie mamy podjęty kolejny hełm i teraz zobaczymy, jak on tutaj wygląda, Rafale. Przestrzelina jest. Przestrzelina, czyli tu jest miejsce od kuli, czyli mamy tutaj hełm. Tak, szkolony był. Tak, już idę. Co to jest? Dajcie mi. Pęknięty. Pęknięty. Jest dalej. Pokażcie, to jest hełm. Tak, tak, to jest kolejny hełm. Ten jest szkolony wokół. Znaczy definitywnie trafiliśmy na hełmy, które były wcześniej na mogile żołnierzy. One zostały, znaczy ciała zostały żołnierze ekshumowane, a hełmy po prostu tutaj zakopane. W danym momencie prowadzimy poszukiwania na tym terenie. Skupiamy się tutaj. To jest teren zbiorczy, ale i też teren, gdzie wychodziły do natarcia poszczególne kompanie 84. Pułku Piechoty. Między innymi w tym kierunku wyszła kompania, 7. Kompania Kazimierza Krasonia, a tutaj wyszła 9. Kompania Tadeusza Lostera. Oczywiście uchwycony został Jasień, tylko sytuacja była troszeczkę nieciekawa, krytyczna bym można powiedzieć, dla 7. Kompanii, dlatego że ona spod Jeżowa dostała się w krzyżowy ogień. Bo tam Niemcy już Soszą poszły, już cały Jeżów był zajęty, tak. Pełny kościół było ludzi u nas zbierały i tam szły na słupie. Tutaj ten las tam też trochę zajęły. Tak, panie Józefie, ale ten kapitan Jaskulski, jak on wychodził z domu, co powiedział? A panie, on się ogolił tam u nas, tak? Umył i mówi, to chyba już na koniec. I tutaj zginął, jak pan powiedział, tu tak, na tej drodze. Tu przy tym drzewku właśnie, zginął na brzegu. Pamiętam, w jednej ręce granat, odbezpieczony, tylko tyle, że widocznie jak został od tego, to ręce ścisły i ten granat mu nie wybuchł. Tak? No bo nie miał do czego. A w drugiej ręce miał pistolet zwykły. I teraz trzeba było wycofać się z powrotem. Te kompanie się wycofały. Oczywiście ostrzał artyleryjski. Duże straty. Tu właśnie w tym czasie ginie porucznik Tadeusz Loster, który był pochowany właśnie w tej mogile i jeden z tych hełmów, z tych 29, które udało nam się odnaleźć, pochodził właśnie od niego. Jak widzicie, walki odwrotowe, polskie próba przebicia się, Jeżów zajęty, Polacy próbują przebijać się w stronę Warszawy i tu właśnie będziemy szukać. Dokładnie o, w tym lesie powinno znaleźć się jakieś ślady po tych dramatycznych wydarzeniach z 9 września 1939 roku. Jestem. Ja korzystam z GPS data i to jest najprostszy temat, żeby po prostu jeżeli każda jakakolwiek, nawet drobna łuska, nanosimy to, spisujemy koordynat. Patrzymy też, żeby to nie było jakiś tam rozrzut 16 metrów, powiedzmy 3,5, 3,8, żeby tak no, poczekać na tym, jak to jest, jak gdzieś tam się ustabilizuje ten koordynat. Bo to później wszystko nanosimy sobie na mapę. Już tutaj jesteśmy ponad półtora roku i naprawdę fajnie to wygląda, jak to się wszystko skrupulatnie nanosi. Wiemy tutaj, stąd też to, co wcześniej mówiłem, to właśnie wiemy z tych naszych prowadzonych poszukiwań, można powiedzieć badań, już to nam się rozrosło bardzo poważnie. Więc taka moja prośba, więc jak macie długopisiki, jakaś kartka, to by było fajnie, miło. Jeżeli chcecie o torebeczki, to zaraz wam dam torebeczki. Dalej, my idziemy do stawu tego, co jest zakopany. Panie Józefie, a niech pan powie, warto kopać tam w tym stawie? Takie przeczucie? Panie, nie wiem, tego co ja panu nie powiem. A później czekamy na leśniczego i jeszcze mamy wodery i jeszcze skontrolujemy jeszcze jeden staw. Z mojej strony, żeby dopełniło się wszystko to, co niebezpieczne, nie wybuchy, nie wypały, zapalniki. Do mnie dzwoni, Piotrek ma do mnie numer, dzwonimy, rozpoznajemy i wzywamy saperów. Tak, żeby było. Nie bawimy, nie grzybiemy. Tak jest. Wiadomo, o co chodzi. No to jedziemy!
Co, wszystko jasne już? Wy też zrozumieliście? I co, idziemy na ten staw najpierw, co? To jest tu. To jest to miejsce tutaj. Zaczyna się gdzieś stąd. Tu od tej, i to jest to. Że się ciągnie, aż jest do dołu. Ten kawałek tutaj. Tutaj był stawek. No zaraz sobie sprawdzimy na mapie z epoki, czy jest ten stawek naniesiony, bo powinien być na mapie topograficznej. Tam w lesie chłopaki kopią z ręcznymi wygrywaczami. Tutaj gruby zwierz, a tam drobiażdżki. Bo teren jest strzepany, powiedzmy sobie szczerze. Cała Warszawa tu przyjeżdżała. Co ty tam znalazłeś? O, niestety kawał blachy po prostu. Chyba nie stwierdzimy, co to było. Śmieć. Jest koncepcja, żeby najpierw pogłębić ten rów i zobaczyć, czy to w ogóle jest taka warstwa charakterystyczna dla stawu, czyli taka po prostu ziemia błotnista, no to będzie wiadomo, że był staw. No jak będzie żółty piaseczek, jak wszędzie tutaj, no to nie ma co dalej kopać. Na profilu widzimy takie jakieś zagłębienie, ale to jest raczej profil tego rowu pierwotny, nie? Pierwotnego. Tak, to jest iłek taki jakiś. Spróbuję jeszcze raz. Lekko, bo jakby była kamerykacja, to przyłączę mowę. Dobra, tam jest salec już. Dobra, to już jest końcówka, tak. Tutaj mamy profil. Za głębokie to nie było. Wyrzęczy tobie od tego wszystkiego naokoło, wiesz? Zobaczymy, czy legenda o tym stawku jest prawdziwa. Na razie mamy tu profil, ale ogólnie rzecz biorąc, miąższość tej warstwy jest najwyżej jakieś 70 cm, więc może być stawek, ale bardzo płytki. Normalnie okopy Świętej Trójcy. Ale niech żywi nie tracą nadziei. No coś, a dobra. Lepiej będzie dalej, panu wyjdzie na miejscu, panu zobaczy. Dwa lata temu tutaj wyciągnął, ale wyciągnął jednego dziwisa, nie? Ile w tym prawdy? O, jest, patrzcie. Jest przedziałek. Lecy pęk. No. Co to jest? On za to łapie. To jest długie dotąd. To jest blacha, czy to jest stal? Nie, to są jakieś stalowe pręty, tylko kwadratowe. Co? Pokaż to. A mogę zobaczyć? To bo to może być właśnie to. No, uważaj, żebyś tam się... Co to jest? Tutaj... To jest tutaj tak byś złapał. Ty, to wygląda... To wygląda dobrze, to. Zbiornik od motocykla pewnie. Tutaj, widzisz? No. Dobra, już są emocje na. Tutaj coś wystaje, to jest dobra, dziwne. To jest fajny sygnał. To jest dobre. Tylko z góry trzeba by było chyba się... Ale to, zobacz, to jest jak w naszej farbie, kurde, ten przedmiot wiesz, tutaj. Co? Podniesiemy to delikatnie. Słuchajcie, delikatnie jak Ola wyjdzie, my sobie zrobimy... To metalowe jest dobre, nie? Obrośnięte strasznie. Zrobimy drugi dołek i wtedy wyciągniemy. Jak słychać, mi się też udzieliła ta... Pobdzia.
stawku, ale chyba to rzeczywiście był staw, bo jest podmokły grunt poniżej, a dopiero potem jest już ten grunt macierzysty. Także coś tam jest, jakieś dziwne rzeczy. O, już się zacząłem grzebać bez rękawiczek, bez niczego. Bo na razie się staram relacjonować, co tu się dzieje, a nie biegać gdzieś po lesie, bo może mnie ominąć i was przy okazji najlepszy moment, nie? Tak, najmłodsze śmieci, które widzę w tym rowie, to są z lat 90., 93. chyba opakowania jakiejś tam margaryny. Także to jest terminus post quem. Czyli najmłodszy przedmiot, który tutaj znalazłem, wydatował zasypanie tego stawku. To były lata 90., więc raczej marne szanse, żeby tam były jakieś rzeczy z II wojny światowej, więc no... Ludzie pamiętali, ale jeżeli w latach 90. to było zasypywane, to już wtedy byli poszukiwacze i zaopiekowali się tym stawkiem, zanim został zasypany. Lecimy na drugą lokację, przyjechał pan leśnik i nas zaprowadzi na miejsce drugiego stawu. Będziemy kopać drugi staw, tym nie wyszło. Tak, to jest ten staw. Dokładnie. I tu jest ta leśnicówka. O, tutaj, o, gajówka. To gajówka znaczy. Gajówka, chodźcie, zobaczycie tą gajówkę, bo jest naprawdę fajna. Czyli tak, mamy starą gajówkę, pole bitwy z września 1939 roku, no i staw. Połączcie fakty. Próbujemy. Wszyscy obsiedli teren, szukają. Naokoło ja też się przyłączę, trochę poszukam sobie. Zanim zrobimy ten drugi staw. Jakieś kolorki. No i patrzymy. Polska łuska i moneta. 20-groszowa, 23 rok, chromonikelina. A tam chłopaki się już zabierają za staw, widzicie? Oj, 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 oj! I tu też miski, sztuczce, kawałki jarzyn. Nic nie ma ciekawego, same współczesne śmieci, słuchajcie. Więc co, jedyna nadzieja, pójść i ręcznie wyszukać w lesie. Powiem szczerze, jest tu pustawo. Ale tu przychodziły całe hordy z Warszawy, słuchajcie. Autobusy podstawiali pod ten las. O jest, patrzcie. Jakieś pierwsze ślady po tej bitwie, pewnie będzie więcej naboju, bo tu jest resztka łódki. Szukamy. No złoto polska. No słuchajcie, pogłos wykrywaczy, trwają poszukiwania. Tam jest ładnie, idę tam. Zmienia się szata roślinna, jak widać. Już jest taki wyższy, starszy las. Kolorek jakby.
Chociaż na aluminium mi wygląda, ale znaczy... Kamienie. Nie sugerujcie się tym odgłosem. Jesteś. Biorę kamień. A, guzik. Jaki? O, widzicie? Teraz orzełka trochę lepiej widać. Patrzymy. O, teraz już widzicie, że jest to polski orzełek. Ma koronę? Czy jakiś leśnik powoli? Tak, ma koronę. Jest nasz guzik. Na razie guzik znalazłem, ale polski. Kilka sekund. Patrzymy, to płytko gdzieś leży. Chyba, że kapsle odbytki. Albo od piwa bardziej. Co my tutaj mamy? Guzik. Polski. O, towarzystwo się zbiera. Jest wam kolorowy sygnał. Ale tu wszystko dzwoni. Przede mną też są sygnały kolorowe. Pełno koloru, tu jest, tu guzik znalazłem. Polski nabój. A tu naokoło są sygnały wszędzie. Po polskim żołnierzu. Nie wiem, czy tylko naboje, bo guzik, więc może być więcej guzików. Tak. Ten cały to miejsce dzwoni. Trzeba to rozkopać. Aha. Wybieramy te wszystkie naboje, bo jeden Pan Bóg wie, co jest między nimi, nie? Chyba jeden zabity żołnierz. Pamiętajcie, jeden polski żołnierz miał przy sobie w ładownicach 90 sztuk nabojów. No to mamy czego szukać, prawda? Bo tutaj widzę może z 20. Takie żelaziwo, ale takie fajne. O, jest. Już podważyłem. A to co to? Poszklanie i narusztowanie. To jest szrapnel. I teraz pytanie. Pierwsza wojna światowa? Czy tutaj walki w 39? Na początku II wojny używano szrapneli. No i nie tylko ja kopię. Prawda? O. I tam coś chłopaki znaleźli, wołają. Idziemy zobaczyć. No ale gęsto tu. Weszli w te krzaki. Jezus Maria. Stanowisko strzeleckie? Pewnie od MG. MGacz? Pokażcie. Niemieckie. Wszystkie. Wszystkie niemieckie, aha. A skąd tutaj? A, widzisz. Pod tym, pod drzewem. Widzicie, to jest karpa starego drzewa. I kurka, Niemcy strzelali. Jeszcze.
No i chłopaki kopią łuski, a my idziemy dalej. Pistolet skałkowy macie? Rzeczywiście. Patrzymy. Ale co? No rzeczywiście. Kapiszonowiec. Zamek, nie? Czyli co, powstanie styczniowe może być? Może być powstanie styczniowe, a wiecie co wam powiem? W tamtym lesie, czyli... Nie, to jest karabin. Uroczysko Górki, tylko... tak, to jest od kolby z tyłu. To jest stopka kolby, zobacz. Tak. Wiesz co to jest? To jest... Podbijak. Tak. Tak. A tu jest jeszcze zamek. Zamek. Bardzo ładny, piękny jest. Pięknie jest. I tutaj było? Nie masz sygnału? Jakiegoś? Co, on tak rozciągnięty był. Trochę tu, trochę tu, no i zamek był tu. No nie? Aha, czyli przy oraniu, wiesz? Mi się wydaje, że tak. Że zostało... Może gdzieś tu jest lufa jeszcze. Trzeba... Może być. Trzeba chyba, że lufę znaleźli, nie? I zabrali. Chyba, że jak ta, orali, bo to jest młody las, nie? Tak. To była jakaś strzelba myśliwska, wiesz? Wiecie, kapiszonowa. Na uroczysku Górki znaleźliśmy pociski Nestlera. Czyli 1863 rok, może powstanie styczniowe, więc ja wiem. Co prawda nie z bajki wrześniowej, ale też jakiejś bajki być może powstanie, kto wie. Udowodnijcie nam, że to nie jest powstania. Zobaczcie, w ten sposób doszliśmy do wsi, czyli do punktu wyjścia. Pójdziemy sobie z krajem lasu. Pójdziemy o tam. Tam, gdzie chłopaki znaleźli te hełmy. Ładny sygnał żelazny. Tutaj chłopaki widać, że wykopali wszystko, co się dało kolorowego. Jest masakra, ale ten jest taki żelazny, fajny, fajny, naprawdę. No chodziło się, chodziło, zachmurzyło się, ale jest. Chodźcie, zobaczcie. Obracam obraz. Patrzcie. Widzicie, co to jest? Bagnet. Bagnet i to polski bagnet. Od razu widzę skos, resztki drewna tutaj zostały. Jeszcze. Otóż bez pochwy, tyle wam powiem. Bagnet jest bez pochwy. Widzicie? Teraz wam go trochę odsłonię. Rusza się już. Bagnet ZUR 24, jak widzę. Widzicie? Dobra, podkopiemy go trochę, żeby go tak nie wyrywać. Korzeń pach, przepruchniały. Odsłania się. Widzicie? To jest w całej okazałości polski bagnet. Leży sobie na skraju pola. O, widzicie? O. Już się rusza nam ten bagnet. Możemy go podnieść. Ale może ktoś będzie chciał, żeby zrobić zdjęcie. Poczekamy chwilę. Oto fajne znalezisko w tych ciężkich czasach. Tym bardziej, że z kontekstem historycznym. W końcu jest ślad po tych walkach, po wrześniu, po 39 roku, po 30 Dywizji Piechoty, po 84 Pułku Piechoty, po kompanii podporucznika Drzewnickiego. Patrz tam. Jest nasz bagnecik. Powiem tobie, że w dobre miejsce przyszedłeś, dlatego że tutaj według
opowiadań też leżeli i polegli polscy żołnierze, więc całkiem jest możliwe, że tutaj też może być dużo sprzętu, tak samo jak i pozostawionego, czy pozostałości po żołnierzach. Dlatego też, tak samo zresztą, znaleźliśmy tam właśnie wiele przy drodze w rowie, czyli na skrajach lasu. Oni tutaj też się rozstawiali. To były takie tutaj takie czujki pozostawione, rozstawione z takich niedobitków z 84. Pułku Piechoty. I oni tutaj zostali wysłani, żeby tę część Lizier lasu po prostu sobie nadzorować, tak? Znaczy mieć jakąś taką ogładę sytuacji. Tak to wyglądało. No chodź. Chodź, zobacz, podejmij sobie ten bagnet, może zdjęcia zrobić, bo to tam wypreparowałem. Ja powiem tak tobie szczerze, że my... No piękny jest, jak zobaczymy, tutaj ma jeszcze nawet i delikatne... Resztki okładek, z drugiej tak, strony będą pewnie okładki. Lepsze. Tutaj oczywiście jest całe ostrze, przepiękny jest. Ja tak powiem szczerze tobie, że jak ty masz takie szczęście, to ja zastanawiam się, czy ja ciebie wypuszczę, to stąd wiesz. Nie, przepiękna rzecz, tym bardziej, że to jest definitywnie wpisane w to miejsce, eksponat pierwsza klasa, naprawdę, gratuluję ci, Olaf. Uwaga, podnosimy bagnet. O, widzicie, jakiś ślad został po nim? Jest bagnet, jest polski bagnet, 0,24, na 100% Polak. O, tutaj nie ma okładek z drugiej strony, zresztą tutaj się jeszcze zachował. Dawaj, w ręce twoje. Stań się. Nie da się ukryć, że tak się wyrażę, emocji, bo jednak polski bagnecik. No i w kontekście takim, nie? W kontekście, przede wszystkim w kontekście. Nie wiadomo skąd, tylko dokładnie wiadomo. Tylko wiadomo skąd, to przy ręka, tak? Piękna sprawa, gratuluję ci bardzo. Tak jak powiedziałem, nie wiem, czy cię stąd wypuszczę. Miejsce już masz, tak? No dobra, widzicie grill i tak dalej, już jest koniec kopania, na sam koniec rzutem na taśmę bagnet, ale to zobaczcie jeszcze, bo muzeum dostanie jeden prezent, no naprawdę bardzo fajnie, zaraz zobaczycie co to jest. O, zobaczcie, widzicie taki dziwny przedmiocik? Też tak, tak. Tutaj widzicie urządzenie do sterylizacji narzędzi chirurgicznych i tutaj widzimy orzełka Wojska Polskiego pięknie. Tutaj mamy sygnowanie wytwórcy. O, i taki ładny przedmiot właśnie związany z Wojskiem Polskim, ze szpitalem polowym. O, zostaje przekazany do muzeum, także niniejszym. No ja wiem, gdzie na wystawę stało mi. Na wystawę stało mi. No i tym akcentem ten program kończymy. Ja idę zjeść kiełbachę, bo od dawna nie miałem ciepłej parówki w ustach. I tak przybliżyliśmy wam historię jednego dnia z walk 84. Pułku Piechoty tutaj w okolicach Skierniewic. Do zobaczenia.